Cześć YouTube, kolejny odcinek z serii Na tropie tajemnic. Na razie jesteśmy jeszcze w środku lasu, ale zmierzamy do obiektu, który jest gdzieś tam pomiędzy tą gęstwiną skryty i na początku zrobił na nas piorunujące wrażenie. Jest ze mną Radek i idziemy powoli do obiektu tajemniczego, w którym jeszcze nie byliśmy, widzieliśmy tylko na niektórych filmach, na zdjęciach w internecie, ale jeszcze jakieś kilka lat temu był odkryty, nie był tak bardzo zasłonięty drzewami. Teraz robi nieco inne wrażenie, mroczniejsze, ale chcieliśmy tu przyjechać, żeby sprawdzić to miejsce, odkryć jego tajemnicę, bo słyszeliśmy nawet, że mieści się tutaj ukryty gdzieś skarb. Nie wiemy dokładnie gdzie, nie wiadomo czy ktośkolwiek wie dokładnie gdzie jest ukryty, ale chcemy zbadać tajemnicę tego obiektu i co on sobą skrywa. Jesteśmy już przed wejściem głównym, nie byliśmy jeszcze w środku, dlatego w rękach na wszelki wypadek trzymamy gazy pieprzowe dla obrony, no bo nie wiemy czy ktoś się może tam znajdować. No i co nas tam czeka? To wejdę pierwszy, bo mam mocniejszą latarkę i... Drzwi nieruchome. Schody całkiem nieźle zachowane. Jesteśmy już w środku. No, budynek pierwsze wrażenie robi bardzo ciekawe, interesujące. Jeżeli nie powiedzieć piorunujące. To jest, spójrz tutaj Radek, to jest element, na który dużo osób w internecie zwracało uwagę, czyli ta łuszcząca się farba olejna, która właśnie z jednej strony nadaje piękna temu obiektowi, a z drugiej strony pokazuje jak bardzo jest zniszczony. Mhm. Tu też okno kiedyś budowane, właśnie takie wysokie. Zobacz jaki tu jest wysoki. O, tu czujka. Alarm był swojego czasu. O, tutaj myślałem, że jest kolejne pomieszczenie. Ale... A, nie. Bardzo wysokie sufity. O, standardowo oczywiście pozostałości po imprezujących tutaj osobach. Kalendarz 25 lutego. Są artefakty. No tak, bo nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Willa Kępalskich, położona w Woli Boglewskiej, w której niegdyś, jeszcze w 2008, mieściła się szkoła. To też widać, że tu była szkoła, ponieważ na niektórych oknach są takie wyrysowane tutaj tygrysek i przed wejściem tutaj w łazience widać było, że też były jakieś takie obrazki z Kubusia Puchatka. O, tam mamy jakiegoś miska. Poczekaj, zauważyłem coś ciekawego, starego. Stara szafa, ale w środku nie zachowało się nic. Tutaj widać jakieś stare bardzo wycinki jeszcze z książek. Główka lalki. Wprawdzie tekturowa piłka nie odbija się.
Cóż. Nieprawdopodobne, jak w krótkim czasie coś potrafi tak bardzo opustoszyć, wyniszczyć i w jednym momencie bawią się tutaj dzieci, a w drugim jakby to miejsce całe zamiera i to piękno gdzieś ulatuje. Dlaczego tu przyjechaliśmy? Bo budynek robi ogromne wrażenie z zewnątrz, jego architektura powstał w 1900 roku w myśl projektu renesansowego. Te drzwi wydają się być zamknięte, tak jakby ktoś tutaj chciał jeszcze mieszkać i się zabarykadować. Jest zamek, jest tutaj. Dosyć nowe, więc mógłby tam coś trzymają. Mógłby ktoś teraz nam odpowiedzieć. Zobaczymy, co to by było coś. Od razu na myśl mi przychodzi jeden z odcinków nagranych przez rosyjską grupę Nerw Paranormal. Też byli w podobnym obiekcie i też było to przedszkole. I tam działy się niestworzone rzeczy. Więc czy szykuje nam się powtórka? No raczej w tym obiekcie chyba nikt nie mieszka. Ale? Schody pod nogami skrzypią. Cicho? Tak jakbym coś usłyszał na dole. Nie chcę panikować, ale... Wow. Nie myślałem, że będzie tu korytarz, który będzie się jeszcze ciągnął. A myślałeś, że będzie tu łazienka na strychu? Łazienka? Z wanną? No powiem wam, że... Ale spójrz na to przejście. Jakie ono jest małe. Powiem, że w takim miejscu się kąpać. Tak jakby specjalnie projektowany dla dzieci. W takim miejscu się kąpać na strychu tak wysoko. Na ostatnim piętrze. Przyznasz, że ciekawa sprawa, że wchodzisz na ostatnie piętro, wchodzisz do wanny, relaksujesz się przy takim widoku. Tak, i tutaj jeszcze może scena tak być. Aha. No, to jest mam nadzieję, że będzie to widać. Klapka. Nieodparte wrażenie, jakby ktoś tutaj jeszcze był. Ja też coś takiego wyczuwam. To jest tylko takie moje odczucie, ale... Dlatego trzymam cały czas w podorędziu. Ja też, ale... Gaz. Tutaj jakby ktoś chciał do czegoś się dokopać. Jakaś blaszka, być może po jakimś elemencie z dachu. Czegoś tu ktoś ewidentnie szukał. Jakiś sznurek. To coś chyba od... Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, dziwne takie mam dziwne odczucie. Może to jest już związane z tym, że tamte drzwi były zamknięte. Ale no rzadko mam takie odczucie, tak jakbym... Sądził, że ktoś tutaj jeszcze jest. Strasznie dużo pomieszczeń. Nie masz wrażenia, że to najwyższe piętro jest dużo bardziej rozległe niż te na dole? Bo właśnie może to właśnie wskazuje na to, że tam jedno było właśnie zamknięte. Może w tym zamkniętym się coś kryje. Tutaj widzimy właśnie. Tutaj uważaj pod nogi, bo nic nie wiadomo.
stara gazeta. Zobaczmy, czy będzie podany rok. Damis. 500 milionów złotych. Tylko do 28 września bieżącego roku. Dobrze by było wiedzieć, który to bieżący rok. Wybaczcie za to, ale lubię takie znajdźki. Chciałbym dowiedzieć się, z którego to mniej więcej jest. Ale nie wiem, czy będzie mi to dane. A tu interesujące, tak jakby schodki, które prowadzą. No taki jakby punkt widokowy. A propos tego filmu, który wam tutaj przytoczyliśmy, o, to jest mega klimatyczne. A nie, to ptaszki. Tylko ptak się zestresował. Chodzi nam właśnie o ten film, który za chwilę zobaczycie przed ekranami. O, tu jest jakieś wejście. Tam jest jakaś wieża widokowa. No to przyznacie, że budynek sprawia podobne wrażenie. Takiego samego. No i cały czas ma się takie wrażenie, że jakby coś podobnego chciało się tutaj wydarzyć. O, i to też kojarzy mi się z wyjściem ewakuacyjnym tych chłopaków, którym uciekali, bo na tyle te drzwi ich wystraszyły, że musieli posiłkować się innym wyjściem. Przez dach. Z jednej strony człowiek chciałby czegoś takiego doświadczyć, a z drugiej strony na pewno by to było bardzo stresujące. Chuj z takim życiem. No może ktoś tutaj miał jakiś problem, stąd napisał taką informację. Stare tapety, motywy kuchenne, być może coś tutaj takiego było. Zmywak, być może stanowisko kuchenne, niewykluczone, rury by też na to wskazywały. No ale już nie doświadczymy prawdopodobnie żadnej kuchni tutaj, w tym miejscu. Chociaż pisze się dużo w sieci na temat tego, że takie miejsca warto ratować, rewitalizować, dawać im drugie życie. Ale to jest często bardzo duża inwestycja. No i a propos jeszcze tego skarbu. Ciekawe, czy ta legenda mówiąca o tym, że jakiś skarb miałby być tutaj zakopany, jest prawdziwa. Też nie mamy odpowiedniego sprzętu i możliwości, żeby... No i oczywiście pozwoleń, żeby tutaj cokolwiek szukać, a czykolwiek jakby przypadkowo natrafić na jakąś skrytkę, to dla samej satysfakcji człowiek pewnie chciałby coś takiego znaleźć. A to tylko piach i pył. A propos skrytki. Myślałem, że może, ale niestety nie tym razem. Ojcze, idziemy na dół, tam na dole jest jeszcze... piękny, co Radosław, ale... Ale jeszcze na dole jest piwnica. Szkoda, że niszczeje. Tak. Sprawdzimy to. No i miniemy jeszcze raz te zamknięte drzwi, które są zastanawiające. No bo z jednej strony... Co ktoś tu
tutaj może sobie trzymać w takim domu opuszczonym. No jak teraz tak jesteśmy tutaj w dwóch, to mam mega mocne skojarzenia z tym filmem tych dwóch Rosjanów. A ja wyciągnę detektor. Ty masz gaz przy sobie, to mogę sobie na to pozwolić. Tak, jakby nie było. Czy to seria Na tropie tajemnic, czy projekt główny, zawsze mamy ze sobą detektor pola elektromagnetycznego, tak w razie co? No nic nie wiem, tak nie czuć. Znaczy nie czuć, no ale nic nie wskazuje na to, żeby coś tutaj było. Ale tak jakby mi się trochę zdawało, że coś tutaj słyszałem. Może wiesz, weź pod uwagę, że... Czy jest tutaj ktoś? Halo? Nie słychać nawet żadnych kroków. Zadacie sobie pytanie, dlaczego odwiedzamy takie miejsca w nocy. No właśnie, jest to też element, który od zawsze chcieliśmy wprowadzić. Taka lekka nutka ekscytacji, coś nowego, taki trochę paraurbex w naszym wykonaniu, ale też chcemy badać tajemnice takich miejsc i chcemy odwiedzać ich jak najwięcej. Mamy nadzieję, że taka seria wam się podoba. Zastanów się, jak będzie wyglądało życie pod panowaniem Królestwa Bożego. Nawet takie rzeczy można znaleźć. I piwnica. Piwnica małutka. Poczekaj. Tutaj nie wchodziłeś? Wchodziłem. Ciasne pomieszczenie pod schodami. Stare płytki, kartony. Trochę tu ciasno. Jaja przepiórcze albo jakiegoś ptaka. Nic więcej. Być może to jest to zablokowane wejście. Zobacz, jakie to jest ogromne. Witamy Urbex. Nie niszcz. No. To... I tego się właśnie trzeba trzymać. Tylko, że witają Urbex, piszą, żeby nie niszczyć, a sami niszczą. Niedobrze. Stara tablica. Sama. Dosyć dziwna, bo to jest chyba bardziej taka tablica na rzepy. Może taka, wiesz. Stare liczydło. Że się jeszcze tu zachowało. Dobra. Cud. Język polski. Materiały metodyczne. Sama okładka niestety.
No chyba jesteśmy w całkowicie innym miejscu. Chyba tutaj jest też ta szkoła, czy te przedszkole. Żrandol, wejście na górę. Gdzie my wcześniej byliśmy? Tak jakby drugi budynek. O, tu zejście do piwnicy. Kominek, o którym też dużo się pisało w internecie, że jest jednym z takich smaczków tego miejsca. Jednym z lepiej zachowanych smaczków. I tutaj, jeżeli się nie mylę, to jest właśnie dobrze pokazana ta architektura renesansu włoskiego. Bo właśnie na tej podstawie był, na tej architekturze budowany. Może weszliśmy do jakiegoś miejsca gospodarczego, bo tutaj jest główne wejście. Myślę, że tak. To jest nawet wyjście ewakuacyjne. My teraz tak naprawdę jesteśmy. No prawdopodobnie pewnie jakaś dyżurka. Trochę ciarki przechodzą, jak się chodzi po takim majestatycznym, opuszczonym obiekcie. Nie ma co ukrywać, mając na uwadze te wszystkie historie, tajemnice i inne materiały z podobnych obiektów. Główka, płata, figle. No ale nie można się też poddawać emocjom zbytnio. A to jest jedna z lepiej zachowanych rzeczy moim zdaniem w tym obiekcie. Tu jeszcze w miarę nowe włączniki. Wiesz co, Radek? My powinniśmy też robić tu zdjęcia w środku. Też powinniśmy tu w środku robić zdjęcia. Zapraszamy na Instagram. Mystery Hunters. Postój tak. O tak, dobra. O, idealnie. O. A zawsze mi się podobały takie w szkołach, że można było wejść na wyższe piętro i patrzeć to, co jest na dole. W mojej szkole podstawowej. Powiem ci, że chciałbym chodzić do takiej szkoły. Było coś takiego. Kolejna sala. To ty zabierz? Znaczy właśnie tak... No ja chodziłem właśnie takiej podobnej. Też była taka szkoła w starym budynku. Teraz ciekawe, jak to wygląda ona. Może być i odnowiona. O, kolejna łazienka. Też łazienka? Różowa. To pewnie... Ktoś tutaj się załatwiał. Bardzo nieładnie. Też to musiała być jakaś klasa, znaczy jakaś szkoła taka z internatem. O, tu jakieś kartki. Z listy pewnie. Kolejna sala. Chyba papier po kanapce z 2008. Nic nie zostało
środku. Ani jedna książka, którą można by przeczytać. Ani jeden przedmiot szkolny. No, z wyjątkiem starego wiadra. Obiekt naprawdę ogromny. Jest co oglądać, jest co podziwiać. Kareta z piernika. O, narzekałem, że nie ma książek. Mamy książkę. 1988. Kawał czasu. O, chyba szatnia. Tak nisko? No faktycznie, wszystko tak jakby tutaj i zgniło, i spłonęło. Jakbyś schodził do piekła. Coś niesamowitego, jak w krótkim czasie obiekt może tak zniszczyć. No, muszę tutaj zrobić zdjęcie. Łazienka w piwnicy. I tam jak wyjdziemy, też mi przypomni. Też mi tak poświeć tutaj. Bardziej na te umywalki, o. Stój. Dobra. Wiesz, Piotrek, zawsze możesz jeszcze brać kadry z nagrania, co nie? Tak, tylko że one są właśnie wtedy w żółtym, w zielonym kolorze, nie? Kolejne. Kolejne łazienki. Umywalki. Gdzie tu teraz? O, tu Marta nawet napisana. Zobaczcie, ile to ma. Ile ten budynek ma korytarzy. Zobacz tutaj, jakie artefakty. Tutaj pewnie panie robiły obiadki. Kolejne duże pomieszczenie. Możliwe, że jakiś składzik. No i tutaj mniejsze. Wszędzie jakieś haki. Tu widać były kable, które zostały zerwane. Czas pójść do szatni, oddać kurtkę, wieszaki, bojlery z wodą, pewnie. To też wieszaki. Oj, przypominają się czasy, jak sam wieszałem kurtkę w piwnicach. No a tutaj to jest niesamowicie fajnie. To na chemii w liceum, więc nie wiem, co to tu robi, skoro to była podstawówka. Produkcja mydła. Bardzo ciekawe. Akwarium. O, tu jakiś kot dorwał ptaszka, że tak powiem, i go zjadł. Wieszaki. A, to szatnia była. Albo pralnia. Ja raczej szatnia. A tutaj kolejny korytarz. No powiem wam, że tutaj się zgubić nawet w latach świetlności. To pewnie nie było trudno.
już stary, popruchniały. Braki energetyki, winiacze, śmieci. Może najczęstsze miejsce spotkań. Dlaczego takie? Tablica obecności. Chyba nikt ci już na nią nie wpisze. Fajnie. Tutaj kończy się nasza kolejna przygoda z kolejnym miejscem, które po prostu chcieliśmy zobaczyć, odwiedzić przed jego totalnym końcem. Obiekt piękny, majestatyczny. W środku wiele do zobaczenia, do zwiedzania, co prawda pozostałości niedużo, ale ten klimat w nocy, który robi sobą, jest warty przeżycia. Kolejny odcinek z serii Na Tropie Tajemnic, w której odwiedzamy takie tajemnicze miejsca. I mamy nadzieję, że będzie Wam się ta seria podobała, bo mamy zamiar odwiedzić ich jeszcze bardzo dużo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.